Z treści zawiadomienia wynikało, że naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, który zajmował się nadzorem nad tą inwestycją, zaakceptował dokumentację powykonawczą i wystawioną przez wykonawcę fakturę związaną z wybudowaniem tego budynku w sytuacji, kiedy wszystkie prace nie zostały jeszcze wykonane, a faktura, która została wystawiona za tą budowlę, opiewała na kwotę, która obejmowała całość tych prac. W toku postępowania prokurator zgromadził pełną dokumentację związaną z tą inwestycją, zarówno dokumentację sporządzoną w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, jak również dokumentację sporządzoną przez wykonawcę. Zostali przesłuchani w tej sprawie zarówno zawiadamiający, zastępca prezydenta miasta Stargardu, jak również wszystkie osoby, które zajmowały się na różnych etapach realizacji tej inwestycji, bądź to nadzorem na tą inwestycją, bądź sporządzaniem określonej dokumentacji, jak również zostały przesłuchane osoby, które realizowały już te roboty budowlane, a zatem przedstawiciele wykonawcy. W tej chwili materiał dowodowy w sprawie został zgromadzony niemalże w całości. Prokurator analizuje zebrane w sprawie dokumenty oraz inne dowody, w tym zeznania świadków, i po dokonaniu pełnej oceny tego materiału dowodowego podejmie decyzję co do dalszego toku postępowania. W tej chwili postępowanie to toczy się w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów.